для Бога і Лючі, хто же на вшершені 50 лет вписавшим в історію нашого згромадження на Україні. Покой з вами. Dziś święto podwyższenia krzyża. Siostry honoratki wraz ze swoim założycielem błogosławionym honoratem Koźmińskim, obecnym tutaj w naszej archikatedrze w cząstce swoich świętych relikwii, pragną razem z nami, tak licznie zebranym tutaj duchowieństwem, wiernymi, dziękować Panu Bogu za ich posługę w naszej metropolii przez 50 lat, a także prosić o błogosławieństwo na dalszą ich służbę Bogu i Kościołowi. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz opowrócił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. Że Bóg Najwyższy jest tym swoim się w przeszłość i w przyszłość.
przyszłość, po której kieruje Was Duch, aby znów dokonać z Wami wielkich dzieł. Ku nowej przyszłości, czyli ku świętości, kieruje nas też Ojciec Honorat, który mawia: chcę być świętym z jakąkolwiek bądź wiarą. W tę nową przyszłość pragniemy iść pod bezpieczną ochroną świętego Michała Archanioła, który jest patronem naszego wikariatu. Dziękuję bardzo Generalnemu Zarządowi za tak wspaniały prezent. Czcigodny księże arcybiskupie, proszę o poświęcenie figury świętego Michała Archanioła oraz obrazu Ojca Honorata, który jest darem wraz z relikwiami dla lwowskiej archikatedry. Boże, źródło wszelkiej łaski i świętości, racz pobłogosławić tę figurę świętego Michała Archanioła oraz obraz błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Niech ich wstawiennictwo uwolni nas od zła obecnego i pociągnie do świętości życia w służbie Bogu i bliźnich. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Modlitwę, a w sposób szczególny, że siostry honoratki dały nam taką możliwość, aby dzisiaj wyrazić wielką wdzięczność i miłość Panu Bogu za te wielkie rzeczy, które dokonuje tutaj na ziemi, w Kościele, w Ukrainie. Dziękujemy również za dar świętych relikwii naszego założyciela, za jego obraz. I życzę, byście dalej tutaj rozwijały się, byście służyły ludziom poprzez Waszą taką cichą, pokorną i niewidzialną posługę. Matko Judyto, w imieniu rodziców i dzieci, wśród których pracują siostry, na Twoje ręce chcemy złożyć podziękowania. Najpierw za to, że z Bożej woli przyjęliście to wezwanie, by w trudnych czasach prześladowań 50 lat temu tutaj przybyć. Za pracę w ukryciu i w różnych warunkach, w fabrykach, w szpitalu, w odwiedzinach chorych i w katechezie konspiracyjnej. Tu w archidiecezji i dalej w głąb Ukrainy. Za to, że nieraz musiały narażać swoje życie na prześladowania ze strony KGB. Dziękujemy i za czasy teraźniejsze, kiedy już bardziej jawnie siostry swoje siły i talenty dają na służbę Bogu i ludziom. W relacji małżonka. Dziękujemy za anielskie głosy naszych sióstr podczas śpiewania psalmów, za oprawę muzyczną przeświętej. Dziękujemy za te śliczno-białe obrusy na ołtarzach, za piękne kompozycje kwiatowe w naszych kościołach. A przede wszystkim dziękujemy siostrom za modlitwę w intencji rodzin, za małżonków, za dzieci, za młodzież, za rodziców, za dziadków. Niech Bóg będzie upiększony za wszystko. Słowami Matki Anieli Róży Poderskiej pragnę polecić Panu Bogu to wszystko, co w sercach każdego z nas, aby w tym, co było, co jest i będzie, Bóg był uwielbiony. Ekscelencje, czcigodny księże arcybiskupie Mieczysławie, biskupie Janie, czcigodni kapłani wszystkich godności urzędów, siostry w powołaniu zakonnym, bracia i siostry w Chrystusie, ukochane siostry jubilatki,
4 października minie 131. rocznica powołania Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi do posługi w Kościele. W te ponad 130 lat bardzo mocno wpisuje się 50 lat posługi sióstr na Ukrainie. Kochane siostry, wyruszyłyście z Rygi, wpatrzone w Krzyż Chrystusa, w Matkę Bożą Bolesną, bo właśnie tutaj, we Lwowie, 15 września, rozpoczęłyście swoją nową drogę. Drogę realizacji powołania świadectwa, bo powołanie honoratki to dawanie świadectwa życia chrześcijańskiego. Dziękuję Wam za każdy gest, za to wszystko, co widoczne dla oczu, ale przede wszystkim dziękuję Wam za to, co widział tylko Pan Bóg. I niech On przez to będzie uwielbiony. Na ręce księdza arcybiskupa wyrażam ogromną wdzięczność w imieniu zgromadzenia za rozpoczęcie tego wielkiego jubileuszu, czyli wielkiego dziękczynienia za wielkie rzeczy, które Pan czyni w naszych sercach i w sercach tych, do których jesteśmy posłani. Niech On nas prowadzi i dajmy Mu tę możliwość i otwarte serce, aby mógł to uczynić. Światłość Jego niechaj świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Do pokoju. Módl się za nami. Się być, dlatego że zaczynałem na Ukrainie pracę razem z siostrami honoratkami Mańkowską. Dzisiaj na mnie wyglądałem, moi przyjaciółek, koleżanek, myślałem tak, ja ona zawsze się chowała, bo zawsze była taka wstydliwa, z nich pewnie jestem gdzieś się zapinałem słowa, ale nie widzę, nie ma. Hiacynty nie ma, Palestyny nie ma, ale z wieloma siostrami się spotykają w różnych miejscach. Dziękuję za piękną współpracę. Mańkowce są do tej pory wdzięczne za taką ofiarną pracę. Pamiętam, była taka zima, że samochód nie mógł dojeżdżać do tych wiosek, a siostry piechotą szły po śniegu kilkanaście kilometrów z katechezą do dzieci. I ja to pamiętam. To wielką taką ofiarę składaną każdego dnia Bogu i ludziom. I siostry były dla mnie też przykładem takiej solidności, ofiarności w stosunku do wiernych. Wiele się od sióstr nauczyłem i chcę naszemu zgromadzeniu. Już to jest czas, kiedy składa się życzenia. Myślę, że jubileusz 50-lecia to jest taki świadomy jubileusz. Taki owocny, więc droga siostro Renato, poproszę tutaj jeszcze siostrę Ewelinę do mnie. Droga siostro Renato, 50 lat za Wami, za nami, przed nami wieczność. Więc życzę Ci, żeby i całemu wikariatowi, żeby ten czas był czasem świadectwa, bo my jesteśmy siostrami świadectwa i żeby to świadectwo prowadziło tych wszystkich, których spotykamy na naszej drodze do Pana Boga, do zbawienia. Dziękuję, tak jak powiedziałam w czasie Eucharystii, wszystkim siostrom za to, co nie widzialne, bo myślę, że to jest chyba najważniejsze. To, co Pan Bóg widzi, bo Pan Bóg zawsze widzi prawdziwie i inaczej. Więc pozwólcie Panu Bogu zaglądać do Waszych serc i pozwólcie Panu Bogu się prowadzić. Jeśli On Was będzie prowadził, to przed Wami kolejne jubileusze. Wszystkiego, co dobre, a zamykam Was w niepokalanym sercu Maryi. Tam szukajcie schronienia, tam rozważajcie Słowo Boże i tam kontemplujcie te piękne dzieła zbawienia i to, do czego Was Pan Bóg zapraszam. Odczytujcie znaki czasu na dziś i na jutro.
bo to, co wczoraj, już samemu. Szczęść Boże. Wysłali siostrę juniorystkę do zakładania nowych placówek, właściwie nowego dzieła. Więc chylimy czoła przed matką Rozalianą Wnukowicz, która wierzymy, że z natchnienia Bożego odczytała ten znak, i siostrę Bożenę, która zgłosiła się, bo jak wczoraj nam opowiadała historię, to matka zapytała, która siostra by chciała przyjechać, i nikt się nie zgłosił, więc siostra Bożena powiedziała: oto ja, poślij mnie, i przybyła tutaj na Ukrainę. Tak jak ksiądz arcybiskup dzisiaj wspomniał, od tego miejsca się zaczęło. W zakrystii są tutaj siostry, które składały profesję pierwszą i wieczystą przy zamkniętych drzwiach, więc ta katedra jest dla nas żywa. Te mury są tajemnicze i kryją w sobie te wielkie tajemnice serc wielu honoratek. Więc siostro Bożeno, Twoje dzieło rozpoczęte przejmujemy dalej, by siostry honoratki już poszły w głąb Ukrainy, i życzymy Tobie, niech Pan Bóg za Twoją odwagę będzie Ci nagrodą, a Ty teraz te młode apostołki wspieraj swoją modlitwą, swoją ofiarą i swoim cierpieniem. Medal, który jest zabierany z okazji roku jubileuszowego, który odchodził na Ukrainie, świętości rodziny i małżeństwa. Niech tutaj też Wami się opiekuje.